Dobry wieczór, teraz już tak bardzo, bardzo oficjalnie. Witam Was serdecznie na bardzo nietypowym webinarze. Jeszcze takiego nie prowadziłam i przyznam szczerze, że jeszcze w online'ach nie robiłam żadnych tego typu magicznych rzeczy, bo trochę magii dzisiaj będzie i trochę zobaczycie. Pozwolę Wam wejść troszeczkę w mój świat wierzeń, w to wszystko, co zdaje się mi być bardzo bliskie i bardzo, bardzo dla mnie ważne. Oczywiście z ogromnym szacunkiem, bo to, w co wierzysz, moja droga, i co celebrujesz, jest dla mnie świętością i nie chciałabym, żebyś czuła, że ja tutaj z buciorami wchodzę w twoje bardzo ważne rzeczy, którymi ty się w życiu kierujesz. Raczej chciałabym, żebyś potraktowała to wszystko jako pewną zapisaną naturalnie mądrość, jako coś, do czego raczej zapraszam Cię w ramach poznania mnie, zrozumienia, w jaki sposób ja patrzę na świat, ale też ja mam dużą czułość i taką delikatność wobec tego, że może to nie tyle co kolidować, co w jakiś sposób być obok tego, w co Ty wierzysz. Więc prośba taka o zrozumienie i uszanowanie z jednej strony i też jakby, żebyśmy się nie poczuły tutaj przyciągane w którąkolwiek stronę za linę. No, zabrzmiało co najmniej, jak ja bym tutaj jakieś gusło miała zaraz odprawiać. No, nie, tak nie będzie. Choć może jakiś taki akcent pracy z intuicją, z tą sferą nieświadomą na pewno się pojawi i mam nadzieję, że przypadnie Ci do gustu. Nie będę dłużej przedłużać tego takiego chwilowego wstępu. Powiem Ci, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. Chwilę opowiem o tym, co mogę powiedzieć o sobie i kim ja jestem. Potem opowiem Ci o koncepcji koła roku, bo jak jesteś być może wprawną obserwatorką tego, co publikuję na swoim prywatnym wallu, to raz na jakiś czas mówię, że jest jakieś takie dziwne święto, które jakoś się tam dziwnie nazywa, i że zachęcam do tego, żeby. Więc o tym kole roku opowiem, a w krok za tym opowiem o święcie, które właśnie wczoraj było. Ono jeszcze tak rozciąga się od 20 do 23 marca, nazywa się Ostara i powiem też, jaką niesie w sobie energię, mądrość i do czego ono nas zaprasza. Potem pojawią się rytuały. Kurczę, to aż normalnie tutaj gdzieś mnie tak wewnętrznie spina, bo sobie myślę, że słowo rytuał to od razu kojarzy się z, nie wiem, kładzeniem kotów na ołtarz albo zażynaniem dzieci niewinnych niczemu, więc absolutnie do niczego takiego tutaj nie dojdzie. Mam nadzieję, że ufasz mi na tyle, że mnie nawet o takie rzeczy nie podejrzewasz, ale jest pojęcie rytuału dość mocno zakorzenione też w psychologii, w psychoterapii i ja Cię zaproszę do takiego jakby przygotowania się do zrobienia swojego własnego wiosennego rytuału, który będzie miał za zadanie trochę przygotować się pod to całe przebudzenie, przesilenie, które właśnie w tej chwili się dzieje. No i właśnie na koniec pojawi się temat związany z przebudzeniem. Do tematu przebudzeniowego wykorzystam, jak to ja mam w swoim zwyczaju, karty metaforyczne. Jakie, to jeszcze nie powiem i co dokładnie będziemy sobie z tymi kartami robić, to też jeszcze na chwilę wstrzymam konie. Nie może tak być, że wszystko od razu będzie wiadomo. Raczej chciałabym powoli rozbudzać w tobie ciekawość. Więc mam nadzieję, że pomysł na ten webinar ci się podoba. Możesz dać mi znać w komentarzu. Widzę, że jeszcze dochodzą kolejne osoby. Witajcie, możecie się spokojnie przywitać. Czat jest do waszej dyspozycji. Możecie tutaj w dowolnym momencie zadawać mi pytania, a ja będę oczywiście do nich się powolutku, jak tylko okiem łypnę na bok mojego ekranu, to będę się do nich odnosić. Kilka słów o mnie. Macie teraz zduplikowane mnie, ale ja się nazywam Małgosia Leduchowska. Jestem coachem wysoko wrażliwych kobiet. Mogę powiedzieć, że
jestem certyfikowanym coachem, jestem akredytowana w International Coach Federation i moja akredytacja na poziomie PCC właśnie będzie powoli transformować do poziomu MCC, to jest ostatni poziom akredytacji. Jakbyśmy te literki rozwinęli, to MCC oznacza Master Certified Coach, więc mam nadzieję, że niedługo dostąpię tego zaszczytu. Jest to dla mnie dość ważny krok w rozwoju moich kompetencji. Ja bardzo staram się co chwilę być superwizowana, staram się rozmawiać o mojej praktyce, a zmusza mnie to do tego nie tylko to, że ja pracuję z klientkami i absolutnie nie chcę zrobić im krzywdy, chcę być dla nich usłużna, no ale dodatkowo jestem od wielu lat trenerem coachingu i przygotowuję coachów do pracy. To jest taka moja dodatkowa cegiełka do tego, żeby siać taki zdrowy, prawdziwy, etyczny coaching, a nie jakieś pospólstwo i nie wiadomo co. Jestem też trenerką szkoleniową i od wielu, wielu lat na tej sali szkoleniowej sobie hasam. Jestem autorką kursów różnego rodzaju, kursów zarówno rozwijających kompetencje coacha, ale też stworzyłam i właśnie pierwsza edycja prawie dobiega końca, kurs dla wysoko wrażliwych kobiet o nazwie Sztuka obsługi wrażliwości. No i to, czego najmniej o mnie wiadomo, to to, że jestem instruktorką medytacji i to się tak zupełnie przypadkowo wydarzyło, ale jakoś mam takie poczucie, że to dobrze, że tak jest, bo poszłam tam po to, żeby samej popraktykować i nauczyć się porządnie medytować, a wyszło jak wyszło, więc w życiu nie ma przypadków. Czym ja się dzielę? No, dla mnie takie słowo klucz, które chciałabym, jakby, żeby było przyklejone na mojej twarzy, to to, że ja niosę jakieś uwolnienie. Chociażby ociupinkę, chociażby krztynkę tego, co dla osób, które się ze mną spotykają, żeby było uwolnione. Czy to potencjał, czy to być może uwolnienie od jakichś napięć, czy to w ogóle uwolnienie od jakichś przekonań, natrętnych myśli. Jakoś tak mam, że chciałabym uwalniać. No i wysoko wrażliwe kobiety, bo to są kobiety, z którymi najczęściej się spotykam w swojej pracy, uwalniam od takiego uczucia odmienności albo takiego nieprzynależenia do świata. Zależy mi na tym, żeby one się uwolniły, czy to od natłoków myśli, szczególnie tych krytycznych wobec siebie, że ja jestem nie taka, że nikt mnie nie rozumie, że la la la, ale również uwalniam od natłoków emocjonalnych i wymyśliłam takie słowo, które nazywa się metabolizowanie emocji, a też dodatkowo pomagam im budować granice, żeby je uwolnić od tego, takiego naporu zewnętrznego, bo wysoko wrażliwe kobiety mają to do siebie, że no, usłużność w stosunku do innych jest dla nich priorytetem, często zapominają o sobie, a bardziej myślą o innych, w związku z czym dla mnie to dość ważne, żeby też pracować w oparciu o stawianie granic. No i jakby to wiąże się oczywiście z całą moją taką działalnością właśnie związaną z wysoką wrażliwością, choć pracuję z kobietami, z mężczyznami raczej nie, ale może się to zmieni, zobaczymy, bo kilku się do mnie ostatnio zgłosiło i jestem tym co najmniej zdumiona, tym bardziej, że ja wszędzie tak gadam o tym, że to jednak dla kobiet jam jest stworzona. No dobra. To zacznę od koła roku. To, co tu widzicie, to jest koło roku, które zawiera na sobie naniesione 4 duże sabaty i 4 małe sabaty. No jak już się mówi o sabatach, to już zaczyna tam się też gdzieś ta wiedźmie skojarzenie odpalać. No ale w czasach przedchrześcijańskich ludzie sobie żyli według pór roku i
według tego, jak koło roku pracuje. Obserwowali nieboskłon, obserwowali to, co się dzieje na niebie. Widzieli, że dość specyficznie powtarzają się właśnie pory roku, powtarza się to, że raz wydłuża się dzień, potem się skraca i że to jakąś ma swoją cykliczność, tworzyli kalendarz i tym samym rozumieli też, że matka natura stwarza dla nas jakieś okazje do czegoś, no bo specyfika tego, co za oknem, zaprasza nas albo do siedzenia w domu i robienia pewnych sobie znanych rzeczy, pielęgnowania na przykład relacji, albo zachęca nas do tego, żebyśmy wyszli na zewnątrz i zadbali o strawę i chociażby zasiewali, pielęgnowali i potem przyszłe plony, które będziemy zbierać. Tutaj widzicie wszystko opisane według w sumie takich wierzeń, powiedzmy, na pograniczu słowiańskich, ale też można by było powiedzieć celtyckich. Większość tych nazw, które tutaj widzicie, no to można by było powiedzieć, że bardziej się utarły no, wśród Celtów, no ale jest taki ruch, powiedzmy neosłowiański, neoceltycki, który nazywa się Wicca. Nawet mają swój zbór, swój kościół, swoich wyznawców. Powstała ta religia mniej więcej w latach 70. Jej założenia mi się podobają, jeżeli chodzi o praktykę i celebrację tych wszystkich 8 ważnych świąt, które w tym kole roku występują, ale czy mnie to jakokolwiek zachęca, żeby się gdzieś tam zapisywać, z czegoś wypisywać, to ja tutaj jestem dość ostrożna. No i chciałam Wam pokazać to koło roku, bo my właściwie pomiędzy 19 a 22 marca, czyli dzisiaj jest tak jakby ten ostatni taki moment graniczny. No można powiedzieć, że jeszcze trochę do tego 23 marca można by było energetycznie dociągnąć. Jesteśmy właśnie w tym, co zaznaczyłam różowym okręgiem, czyli w święcie Ostara. Jest to drugie ze świąt, które mieści się na kole roku i zobaczcie, w sumie tak naprawdę to trzecie, bo taki punkt startowy dla nas zaczyna się w przesilenie zimowe, czyli pomiędzy 21 a 23 grudnia. No i pomiędzy te właśnie małe sabaty, one też o czymś przypominają i ja już nie będę Cię dłużej trzymała w niepewności. Przygotowałam oczywiście dla Ciebie taką małą rozpiskę tego, co to w ogóle oznacza. Chyba najpierw by trzeba było powiedzieć, że całe koło roku podzielone jest na męską i żeńską energię i pół roku dominuje żeńska energia, a przez pół roku ta męska. I jak się domyślasz, to męska właśnie właściwie rozpoczyna się od momentu, kiedy mamy przesilenie letnie i to przesilenie letnie zaczyna nam zwiastować to, że zaczyna ubywać dnia i napływać dużo nocy, a kończy się z przesileniem zimowym wtedy, kiedy zaczyna się odradzać znowu światło i zaczyna się wydłużać dzień, a właściwie pojawiać coraz więcej w ogóle tej energii życiowej, życiodajnej, chociaż jest grudzień, jeszcze przed nami długie miesiące ciemności, to my jednak w tym styczniu już zaczynamy zauważać, że ten dzień się superancko tak wydłuża i mamy coraz większą nadzieję. No i właściwie kiedy to przesilenie zimowe następuje, to zaczyna się odradzać energia żeńska i ta energia żeńska zaczyna pracować właśnie aż do przesilenia letniego. Oczywiście w tych wierzeniach mamy do czynienia z taką dualnością bogów. Jest bogini i jest rogaty bóg, najczęściej przedstawiany, najczęściej w jakichś takich postaciach jelenia albo takiego mężczyzny, który ma gdzieś tam te rogi jelenie. No i oczywiście kobieta, ta bogini jest często utożsamiana raczej z taką zieloną wróżką, panią, która niesie światło gdzieś w dłoni. Jest raczej zielona, dlatego że
kojarzy się właśnie z tą, która zasiewa, która daje życiodajność. I to ciekawe, bo właściwie to święto Ostara, które w tej chwili jest, jest takim momentem, w którym bogini staje się brzemienna, czyli będzie miała, będzie spodziewała się dziecka, no i ono będzie tak jakby, to dziecko będzie wtedy, kiedy się pojawią plony i kiedy się będziemy rozkoszować wszystkim tym, co da nam Matka Ziemia w postaci owoców, warzyw i tego wszystkiego, z czego my korzystamy. No to tyle, jeśli chodzi o te cztery duże sabaty. Jak widzisz, są one na każde z przesileń umiejscowione, ale pomiędzy nimi Celtowie, tudzież starzy Słowianie umiejscowili również cztery pomniejsze sabaty. No i pierwszy od tego momentu przesilenia zimowego przypada na 1 lutego. On się nazywa Imbolc i jest to takie święto, które raczej ma być oczyszczeniem poprzez ogień i wodę. I właściwie już wtedy Celtowie mówili, że wtedy 1 lutego zaczyna się wiosna według nich. Natomiast no, u nas to trochę nie do końca by pasowało, tylko że też przypomnijcie sobie, bo mnie to za każdym razem ciekawi, że te święta, które tutaj widzicie, mają odzwierciedlenie na przykład w świętach chrześcijańskich i ten Imbolc około 1 lutego to jest Matki Boskiej Gromnicznej obecnie praktykowany, więc to nie jest tak, że to się tak wszystko jakoś nie składa, bo się składa. 30 kwietnia mamy Beltane, które również bardziej już na takich ziemiach polskich przedchrześcijańsko było nazywane Nocą Walpurgii. I ono jest raczej obchodzone w nocy pomiędzy 30 kwietnia a 1 maja. I to jest w sumie święto, które raczej celebruje rozpoczynające się lato. I wówczas raczej pali się ogniska, celebruje się dużo zabawy, raczej się świętuje, że nadchodzi taki najpiękniejszy, najcieplejszy okres w całym naszym kole roku. No i jak już je rozpalano, te ogniska, to potem je gaszono i rozpalano nowe, po to, żeby właśnie tą taką energię tego ognia zaprosić na te wioski i do domostw, żeby ten ogień cały czas nam przyświecał. Kolejne święto jest to Lammas i ono przypada 1 sierpnia i można by było je przyrównać z takim świętem plonów. W ogóle sama nazwa miesiąca sierpień jest od sierpu i ten sierp był po to, żeby właśnie skaszać chociażby plony tym sierpem. Więc tym samym Lammas zwiastuje to, że właśnie rozpoczyna się celebracja i zbieranie plonów. Zresztą to do dzisiaj jest praktykowane, cały sierpień jest poświęcony na wsiach na przykład na święto chleba, święto truskawki, święto ziemniaka, święto tego i święto tamtego. Więc myślę, że sobie spokojnie możecie to poukładać w głowie, że to ewidentnie jest właśnie o tym. Najczęściej na Lammas robi się uczty też na zewnątrz, stawia się stoły, obficie się je obsadza wszystkim tym, co zrodziła ziemia i się raczej dziękuję za to, że Matka Natura była tak hojna i nas obdarowała tymi właśnie plonami. No i potem jest Samhain, który u nas jest znany czy to z dziadów, czy chociażby potem z tak zwanego Święta Zmarłych i przypada w nocy z 31 października na 1 listopada. I to jest raczej takie święto pokazujące nadchodzący kres. Tutaj już zaczyna się rzeczywiście zmieniać energia na tą bardzo, bardzo męską. Bogini zaczyna odchodzić, żeńska energia właściwie ustępuje całkowicie tej męskiej i właściwie
jakby żegna się wszystko to i przygotowuje się do zimy, do nadchodzącego momentu refleksji, budowania więzi i oszczędnego korzystania z tego, co znajduje się w spiżarce. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Mogłabym o tym gadać godzinami, ale to nie tędy droga, bo my mamy dzisiaj webinar o tym, żeby trochę pogadać o przebudzeniu i przesileniu kobiecej wrażliwości. No i właściwie zachęciła mnie do tego sama Ostara, bo Ostara jest takim momentem, w którym warto o kilka rzeczy zadbać i jakkolwiek to nie zabrzmi jakoś tendencyjnie, bo możesz mieć takie wrażenie, to chodzi o to, żeby przede wszystkim pocelebrować tę naszą kobiecość. Pojawienie się wiosny, to, że zaczyna się robić trochę cieplej, to słońce jest coraz bliżej naszej półkuli wtedy, zachęca oczywiście do tego, żeby lepiej wyglądać. Zobaczcie, jak naturalnie oczywiście wszystkie my wiemy doskonale, że idzie lato, trzeba będzie odsłonić to i owo, więc każda z nas jest w tej chwili na diecie, myśli o magicznych sztuczkach, żeby pozbyć się tego tłuszczyku i tamtego, ale zaczyna się też pojawiać o wiele więcej możliwości, na przykład zdrowego odżywiania, bo pojawiają się nowaliki, zaczynamy pić więcej koktajli i ta kobiecość w nas rzeczywiście zaczyna powoli, powoli rozkwitać. No i oczywiście sianie takie literalne. Ja nawet wczoraj obsiałam sobie swój rozsadnik, żeby być znowu w tym roku rolniczką balkonową i posiałam sobie pomidory, posiałam sobie paprykę i roszponkę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale też mówi się w tej tradycji przedchrześcijańskiej o tym, żeby siać dobre intencje, siać też jakieś cele, żeby ten czas, kiedy to koło roku jest najbardziej przyjazne i nas napełnia światłem, energią, życiem, żeby ten cały okres się mógł nam przysłużyć do tego, żebyśmy to osiągnęli. Więc dobrze jest tak siąść i zasiać w sobie też coś, co będzie nam sprzyjało, coś, co będzie nas prowadziło, jakaś taka intencja na te najbliższe 3 miesiące, aż do tego 22 czerwca, żeby zweryfikować potem, jak to tam się wszystko dzieje. Porządkowanie to też jest coś, co zdecydowanie jest typowe. Oczywiście my mamy zakodowane, że sprzątamy na święta i że trzeba wymyć okna, wysprzątać wszystko, ale taka koncepcja wiosennych porządków jakby przeniosła się do nas, do domów z zewnątrz, bo po zimie bardzo dużo rzeczy na naszych polach kiedyś za dawnych czasów trzeba było porządnie uporządkować. No być może któraś z Was mieszka nadal w takim miejscu, że ta ziemia już woła o to, żeby się nią trochę zaopiekować, ale my tak jakby to porządkowanie gleby, porządkowanie naszego obejścia przenieśliśmy do naszego wnętrza i rzeczywiście te porządki są taką dobrą rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić. Oczywiście, skoro się robi coraz cieplej i ta pogoda staje się coraz bardziej przyjazna i trochę więcej wychodzi słońca, no to pojawia się chęć do kontaktu z naturą. I Ostara też zachęca do tego, żeby dbać o siebie. No i właśnie przez to, że pojawiają się coraz zdrowsze produkty i nie trzeba się faszerować bardziej mączysto, tłustymi rzeczami, tylko można sobie troszeczkę zlajtowić swoją dietę, czyli ją zrobić taką bardziej light, a nie fat, to jak najbardziej tak. Ale to dbanie o siebie to też no wystawianie się na słońce, chwytanie witaminy D, oddychanie świeżym powietrzem, to wszystko to się z tym łączy. Do tego zaprasza nas Ostara. Myślę, że to pięknie te 5 punktów wysyca takie współczesne podejście do tego święta.
No i to jest taki moment, do którego chciałabym Was zaprosić, do takiego skomentowania. A pytanie brzmi, z czym Wam się kojarzy teraz takie przebudzanie kobiecości po zimie? Czym dla Was jest ta kobiecość, która na wiosnę nadchodzi? Podzielcie się proszę w komentarzu tutaj na czacie. Bardzo mnie ciekawi, jak Wy to odczuwacie, co takiego tam jest w tej kobiecości u Was? Jak wy to czujecie? Ja tym samym zwilżę gardło. Jak wy rozumiecie, jaką kobiecość w tej chwili zachęca do was, zaprasza do was pojawiająca się wiosna, ta, która właśnie w tej chwili nadeszła? O jaką kobiecość dzisiaj w 2021 roku też chodzi? Jaka energia w tej kobiecie powinna być najbardziej aktywna, twoim zdaniem? Jak czujesz, co to za kobiecy pierwiastek żeński w tej chwili powinien się pojawić? Z jakimi aspektami? To mnie bardzo ciekawi. Podziel się proszę tu w komentarzu i za chwileczkę będziemy szły dalej. Bo właściwie to też chodzi o to, o czym na przykład pisała w książce, jeżeli nie czytałyście, to zapraszam serdecznie do zakupu tej książki, Natalii de Barbaro, Czuła przewodniczka. W tej książce ewidentnie pojawia się takie zaproszenie do tego, żeby przede wszystkim kobiecość rozumieć jako wewnętrzną mądrość i rozumienie, że ja mam w sobie, w tej kobiecie właśnie, taką czułą przewodniczkę, która nie będzie mnie wystawiać po raz kolejny na to, żebym była surowa dla siebie i dla innych, żebym była ciągłą przecinaczką każdego z celów, ale właśnie, żebym była kimś, kto czule będzie się cały czas ze sobą i z innymi kobietami obchodził. Ja myślę, że 2021 rok i nadchodząca właśnie wiosna, ta, która dzisiaj ma pierwszy swój pełny dzień, zaprasza do nas taką kobiecość czułą i wrażliwą, jednak, a niekoniecznie silną i zdeterminowaną, którą ciągle musiałyśmy przez ostatnie kilkanaście, dziesięć lat być. Jakby widać, że świat coraz bardziej zaczyna dostrzegać w nas taką jednak stwórczą moc i moc i siłę widzi w nas wtedy, kiedy my rzeczywiście jesteśmy mocno blisko tej żeńskiej energii, a nie czerpiemy jakoś tak strasznie mocno z tej męskiej. Może tak być, że trudno ci się z tym zgodzić, ale rzeczywiście widać, że ta tendencja znowu zaczyna wracać do pewnej równowagi, której my bardzo potrzebujemy. Bo my potrzebujemy znowu stawać się kobietami i jakby być silne. Potrzebujemy też oczywiście tupać nogą w różnych miejscach, w których nam się wolność zabiera, ale poniekąd chodzi o to, żebyśmy z tej żeńskiej energii jak najbardziej korzystały. Oczywiście ona nie musi oznaczać od razu wszystkiego tego, co stereotypowe. Raczej może oznaczać wszystko to, co kobiecość niesie dla ciebie, tak jak ty to czujesz. I do tego pewnie bym chciała cię zaprosić. Dla mnie ważnym przesłaniem tego dzisiejszego spotkania jest to, żeby przede wszystkim budzić w sobie tą wrażliwość, nie być w opozycji do niej i nie kłócić się z nią jakoś przesadnie. Większość moich klientek ma ten kłopot, że cały czas wydaje im się, że muszą tę wysoką wrażliwość ukrywać przed światem, bo jeśli tylko słówko rzekną li do świata o tym, że one te wysoko wrażliwe są, to wówczas albo świat je zdepcze, albo świat zrobi z nimi jakieś straszne rzeczy. Ten lęk przed tym otworzeniem się i pokazaniem tej cechy jest tak silny, że sobie pomyślałam, że zabieramy światu ten dar, który w sobie mamy. To w ogóle jest absolutnie zbyteczne. I
to jest dość ważne, że my nie możemy dłużej udawać, że nie jesteśmy czułe. Nie możemy też tłumić tego wewnętrznego głosu, tej czułej przewodniczki, o której pisze Natalia. I jakby warto w ogóle ten cały czas, który przed nami, czyli całą wiosnę, poświęcić na to, żeby ten głos, który w nas jest, jakoś się porządnie rozbudził, żeby on w końcu chociażby odrobinę rozdźwięczał, żebyśmy go zaczęły słuchać, a nie tylko go uciszać i mówić, że to nieprawda. Mamy w tej chwili moment takiego triumfu światła. I światło to nie tylko światło, które do nas zaczyna docierać. Światło to jest prawda. Światło to jest dostrzeganie w końcu tych rzeczy, które przez jakiś ostatni okres były zupełnie niewidoczne, bo były spowite cieniem. Światło to zaproszenie do szczerości, światło to też jest moc życiodajna. Więc z jednej strony ten czas zaprasza nas do tego, żebyśmy stały w prawdzie, ale z drugiej strony, żebyśmy coś mogły w tej swojej żeńskiej energii spłodzić, to tak bym powiedziała w cudzysłowie, ale żebyśmy były brzemienne w jakiejś rzeczy, które powinnyśmy nieść światu. Czyli w sumie odrodzenie się światła i ten czas do tej równonocy przesilenia letniego powinien nam służyć do tego, abyśmy były takimi akuszerkami pewnej zmiany. Każda odpowiedzialna jest za jakąś swoją osobistą, a być może jakąś dla świata, ale właśnie światło i pojawianie się światła i jego coraz większej obecności w naszym życiu do tego nas zaprasza. I o tym właściwie są te wszystkie przedsłowiańskie wierzenia. No to pora na rytuały, a tak naprawdę jeden, do którego chciałabym Cię zaprosić. To, czego potrzebujesz tutaj, to właściwie czterech świec, które ustawia się na czterech kierunkach stron świata. Jedną doniczkę z jakimś nasionkiem albo może z jakąś roślinką, którą chciałabyś, żeby Ci urosła. Może masz jakieś szczepki, które ukorzeniasz i które warto w tej chwili już obsadzić w ziemi. No miseczka z wodą po to, żeby sobie opłukać ręce, ale też żeby żywioł wody oczywiście zapewnić. I oczywiście do tego kartka papieru, może być notes, może być pamiętnik, chociaż to, do czego ja bym Cię zaprosiła tutaj, to napisanie do siebie listu, do swojej kobiecej czułej przewodniczki, do tej, która powinna zacząć do siebie mówić. Tak mnie zainspirowało to, o czym pisze Natalia, że właściwie puszczam to dalej i mam poczucie, że napisanie tego listu może trwać nawet cały czas, aż do tego przesileniowego momentu. Być może jest tak, że masz gdzieś jakiś zeszyt na podorędziu, którego jeszcze nie zapisałaś, a jest śliczny. Kupiłaś gdzieś w jakimś papierniczym, wiedział na tym, że może kiedyś coś w nim będzie napisane. A może dobrze by było, żebyś sobie zafundowała takie spontaniczne, zupełnie bez żadnego zadęcia, dialogi z tą wewnętrzną czułą przewodniczką, trochę żeby się jej wygadać, trochę żeby ją zaprosić do tego, żeby z tobą poprowadziła jakiś dialog. I to koło z tymi strzałkami jakby pokazuje pewien cykl, bo przez te najbliższe niespełna 3 miesiące zachęcam Cię do tego, żebyś robiła może nie te 4 świece, nie codzienne sadzenie czegoś, ale jakby żeby pierwszy moment był taki bardzo rytualny, żebyś usiadła, zasadziła coś, zapaliła te świece, obmyła dłonie, a potem właśnie zaczęła pisać i jakby poprowadziła sobie ten wewnętrzny dialog aż do przesilenia letniego. To do tego zachęcam, to moja propozycja, ale oczywiście to Twoja decyzja, czy się będziesz oczywiście chciała w to zaangażować. Będę ciekawa Twoich spostrzeżeń, ja sama też będę pisała do czułej przewodniczki. Zobaczymy, co z tego wyniknie, może to będzie coś, o czym będę chciała dalej światu powiedzieć, kto wie.
No i co? I pora na przebudzenie. Tu oczywiście karty Tarota, ale nie, to nie będą karty Tarota. Zaproszę Cię do takiego krótkiego procesu z wykorzystaniem kart wewnętrznego rozpoznania, niemalże wewnętrznego przebudzenia. I to jest takie zaproszenie, w którym użyję kart do w sumie rozkładu na trzy. Zapraszam Cię do tego, żebyś pomyślała sobie o swoim wyzwaniu związanym z przebudzaniem swojej wrażliwości, przebudzaniem tej czułej przewodniczki. I jak już je będziesz miała, to ja za chwilę dostąpię zaszczytu tasowania kart, wybierania pierwszej karty, która będzie o tym wyzwaniu coś mówiła. U mnie takie wyzwanie z czułą przewodniczką dotyczy rozpoczęcia takiego naprawdę już konsekwentnego dbania o swoje ciało, bo ostatnio wcale tego nie robię, tylko troszeczkę jogi na kręgosłup. Nie bardzo mi z tym dobrze. Ok. Losuję. Jest to karta radości. To ciekawe, bo jest to karta łaski i karta radość pokazuje raczej tańczące osoby ze sobą. Jakoś mi tak osobiście mówi, że niekoniecznie powinnam w tym wyzwaniu być sama, że być może powinnam zaprosić do niego kilka osób i wtedy większa będzie szansa na powodzenie. No i jakoś tak jakoś do mnie to przemawia. Zastanawiam się, na ile ty mogłabyś do swojego wyzwania związanego z przebudzaniem tej swojej czułej przewodniczki, bo dla mnie, właśnie, bo żeby to też wytłumaczyć, moje wyzwanie z wysoką wrażliwością jest takie, że wszystko w głowie jest poukładane, ale jakoś tak w stosunku do ciała nie mam zbyt dużej miłości, akceptacji. Chciałabym, żeby oczywiście było szczuplejsze, ładniejsze, idealniejsze. I jakby taki dysonans się pojawia, taka nierównowaga i mam ogromną ochotę zrobić coś z tym, ale wygląda na to, że wszechświat mi mówi, żebym nie robiła tego sama. Druga karta dotyczy tak jakby drogi do tego, bo tutaj jest oczywiście wyzwanie związane z tym, żebym nie robiła tego sama, żeby się ktoś pojawił w tym wyzwaniu związanym z ciałem, ale jakby też druga karta będzie mówiła o tym, jaka droga przede mną, albo też na co powinnam zwrócić uwagę, wchodząc na tę drogę, to może tak. No i to tak samo u Ciebie, jak masz jakieś konkretne wyzwanie, no to jakby trzeba się zastanowić, jaka droga przed Tobą, i właśnie o tym jest ta karta. To jest karta osobisty mit, karta nieświadomości. I to jest taka karta, która mówi, że każdy z nas niesie w życiu jakiś swój osobisty mit na swój temat. W coś wierzy, co nie jest prawdą i dla nas my to jesteśmy jakimś takim konkretnym cieniem, a dla innych być może tym radosnym obrazkiem w tej książce, którą tutaj widzisz na tej karcie. I to jest takie coś, jakbym powiedziała, że dla mnie takim osobistym mitem jest to, że ja nigdy w życiu nie będę szczupłą kobietą i całe życie jestem jakaś tam, nie, albo że nie będę nigdy aktywna fizycznie, tak jak większość osób. I to jest mój osobisty mit, który nie jest prawdą w sumie. No i trzecia karta, do której za chwileczkę przystąpię, będzie dotyczyła daru, który cały ten proces będzie niósł dla Ciebie, czyli po pierwsze wyzwanie, po drugie droga do tego wyzwania, droga, przed którą podejmując się tego wyzwania stoisz, i droga, która jest do przebycia. No i jaka mądrość z tego będzie płynąć? Ja znowu tasuję karty.
i losuję. I jest to karta egzamin szamański. To jest karta, która w jakimś płomieniu, w kole płomieni trzyma człowieka, który chce wydostać się na wyższy pagórek przez przepaść. No dla mnie to jest próba uratowania się przed negatywnymi skutkami złej diety na moje zdrowie. I dar jest w tym taki, że być może na tyle wypracuję swoje dobre nawyki, że będę dobra dla swojego ciała i ono będzie mi coraz lepiej służyć i będę miała z nim jeszcze większy kontakt, bo w nim też jest bardzo dużo takiej wysoko wrażliwej mądrości. A dla ciebie to może być też jakiś egzamin, który w jakiś sposób wypracuje w tobie pewne konkretne umiejętności związane z wysoką wrażliwością. Ciekawi mnie, jak te twoje karty, jak twoje wrażenia na temat kart i jak ci się to spina z wyzwaniem na tę wiosnę, na przesilenie, przebudzenie twojej kobiecej wrażliwości. A ja pobiegnę dalej. Mam coś jeszcze. To, co ja ogólnie oferuję swoim klientkom, to są oczywiście procesy coachingowe, albo prowadzę też takie indywidualne, jedno, dwuspotkaniowe, czasami trzy maksymalnie konsultacje, ale też właśnie, tak jak mówiłam na początku, nagrałam ponad 10-godzinny kurs Sztuka obsługi wrażliwości dla wysokowrażliwych kobiet. Kolejna edycja wystartuje 17 maja, więc masz czas, żeby się jeszcze troszeczkę pozastanawiać, popytać, być może do mnie napisać w tym temacie. Ale opowiem ci chwilę o procesach coachingowych i co w nich robię. Dla tych wszystkich, którzy niekoniecznie chcą tylko pooglądać filmy poprzez kurs online, który nagrałam, dokładnie te same rzeczy, które przygotowałam w kursie, prowadzę w indywidualnych procesach. I właściwie te 3 miesiące to są spotkania, w których cały czas pracujemy nad diagnostyką, potem nad mapą twojej wrażliwości, potem nad twoimi wysokowrażliwymi wartościami, akceptacją tej wrażliwości, metabolizmem emocji i nad wypracowaniem granic, których potrzebujesz. No i generalnie spotykamy się 2-3 razy w miesiącu i w ciągu tych spotkań najczęściej pracujemy. Pomiędzy sesjami też podrzucam ci różne materiały. To może być dla ciebie zupełnie inna i bardziej wartościowa forma pracy niż kurs, no bo masz ze mną bezpośredni kontakt, ja ci zadaję pytania, widzimy się, masz mnie tylko dla siebie, więc może to być dla ciebie bardziej interesujące, jeżeli w ten sposób ci się lepiej uczy i nabywa umiejętności. Konsultacje zazwyczaj są dla tych, którzy potrzebują zmapować trochę swoją wysoką wrażliwość, zobaczyć, w których obszarach najbardziej się tam ulewa, a być może wypracować jakieś metody radzenia sobie z tym, gdzie ta wysoka wrażliwość rzeczywiście jest takim dużą przeszkodą, czymś, co rzeczywiście stoi na drodze. I właściwie jedna, dwie, trzy konsultacje maksymalnie gdzieś tam się pojawiają. Sygnalizuję, bo być może po prostu tego nie wiesz, że takie rzeczy również robię, bo tak dużo poświęciłam uwagi na reklamę swojego kursu, że bardzo dużo osób po prostu jest czasami zdziwionych, że Gośka, to ty jeszcze robisz takie rzeczy albo takie. No i na koniec powiem ci, że też chciałabym cię zaprosić, żebyś była ze mną w kontakcie. Prowadzę od końca stycznia wysokowrażliwy podcast i gdzieś tam sobie powoli nawlekam jak koraliki na nitkę informacje na temat wysokiej wrażliwości, dzielę się i ostatni odcinek był o mitach, a każdy kolejny myślę będzie coraz bardziej rozwijał temat.
To tyle, co dla Ciebie przygotowałam. Pytanie, czy masz jeszcze jakieś pytania? Czy to spotkanie zrodziło w Tobie jakąś potrzebę wyjaśnienia czegoś? Możesz mi napisać pytanie na czacie. Kilka minut właśnie na to w tej chwili jest. Wygląda na to, że nie ma pytań. Podobno jak nie ma pytań, to albo było wysycająco, albo strasznie nudno. Nie wiem, które z dwóch. W związku z tym bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego i niech ta wiosna Was nawiąże dialog z tą czułą przewodniczką i niech ona Was prowadzi. Trzymajcie się ciepło, bardzo ciepło. Bardzo serdecznie. Cześć.